Siemanko, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj robimy nie 10 razy 87+, nie 40, nie 50, ale aż 100 razy 87+. Czy te SBC mi się opłacą? Czy te SBC sprawią, że trafię kogoś naprawdę dobrego? No bo na koniec FIFA fajnie by było jednak ten swój klub jakoś jeszcze wzbogacić. Czy to się dzisiaj uda? Sprawdźmy moi drodzy, zapraszam do oglądania. Jestem moi drodzy właśnie na etapie, kiedy skończyłem pierwsze SBC, to znaczy skończyłem pierwszą grupę SBC. No bo nie będę wam już tego wszystkiego pokazywał, tego będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dlatego 10 razy rozbudowa 87+, po raz pierwszy. No i oczywiście moi drodzy, cała sytuacja będzie wyglądała tak, że otworzymy sobie tą rozbudowę 10 razy. Także 10 razy 10,87+, co łącznie da nam 100 kart. Będę otwierał te paczki pojedynczo, no bo wiadomo, że w tych paczkach będą mi się trafiać po prostu duplikaty, które od razu będę przepalał na paczki kolejne i po każdej paczce już później w postprodukcji będę wam spisywał to, ile ona realnie była warta, czyli ile kosztowali piłkarze, którzy się w niej znaleźli. No możecie zakładać, że koszt takiej jednej paczki to około 200 tysięcy monet. A teraz zobaczmy moi drodzy, co będzie w pierwszej z nich. Oczywiście mamy kartę Team of the Season i jest to Francja. Możemy zacząć naprawdę dobrze, ale nie zaczynamy jakoś fenomenalnie. To jest Nabil Fekir 92. Ja powiem szczerze, że nawet niekoniecznie kojarzę, które karty są do trafienia, jako wiecie, jako Summer Stars, jako Totsy, jako Toty. Także zobaczmy, czy tutaj coś będzie jeszcze fajnego w tej paczce. Jest włosko, Lukaku, Chiellini, Spinazzola. Także mamy troszeczkę włoski taki tercecik, znaczy z ligi włoskiej wiadomo, Atal, Sołczek, Tavernier, João Felix i Nandes. Także pierwsza paczka naprawdę całkiem niezła. Tak naprawdę jedynie ten Atal poniżej 90, reszta powyżej 90, jest fajnie. Ja moi drodzy oczywiście zabieram się już do robienia kolejnego SBC i za chwilkę widzimy się przy kolejnej paczce. Paczka numer 2 moi drodzy jest już gotowa, a wy w tym momencie możecie zatrzymać film i napisać mi, czy sądzicie, że zarobię z tych wszystkich paczek, czy jednak stracę. Jeśli stracę, to ile, jeśli zarobię, to ile. A ja moi drodzy, bez zbędnego przedłużania, otwieram kolejną paczkę i sam jestem ciekawy, czy uda mi się na tych paczkach zarobić w ogóle. Czy uda mi się trafić tutaj coś naprawdę dobrego? Po raz kolejny mamy karty Team of the Season, ale one pewnie najczęściej będą się trafiać. Portugalia, no mówię, Ronaldo nie wiem w jakiej jest tutaj wersji do trafienia, nie mam pojęcia, także karta, każda karta może mnie w pewien sposób trollować. My trafiamy na niego 93. No także ta 93 to nie jest wysoki overall, ale dalej mogą być w środku Summer Starsy czy Festival of Football. Ej, wow, 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 to... Co to jest za paczka w ogóle? Przecież to jest minimalny overall, to jest, no nie 93, bo 91 jest Pozuelo, ale tu tak naprawdę same karty 93, 94, 95, 96, ej, to jest mega dobra paczka, moi drodzy, jak na 10 razy przypominam 87+, a nie 90+. To jest naprawdę fenomenalne. Na razie pierwsze dwie paczki były świetne, a ja zanim zrobię trzecią, to chciałem wam jeszcze również oczywiście przypomnieć, że sponsorem kanału jest Superbet, gdzie za założenie konta z kodem Kinetic20 zyskujecie dodatkowe fajne bonusiki, m.in. freebet za 20 zł, pierwszy tydzień bez ryzyka do 500 zł, czy nawet podwojenie waszego depozytu, także koniecznie sprawdzajcie ofertę w opisie, a warto stawiać, bo są bardzo fajne mecze, na przykład jutro mamy dalsze mecze eliminacji do Mistrzostw Świata, Ukraina gra z Francją i na Francję kurs jest 1,63, także myślę, że warto się nad tym zastanowić, żeby na Francuzów tutaj sobie postawić, a także mamy drugie spotkanie Łotwy z Norwegią. Norwegia gra na wyjeździe, ale Norwegia to jest zespół, który, no, od Łotwy jest zdecydowanie lepszy i myślę, że to spotkanie wygra 1,30 na Skandynawów, także jak najbardziej warto również sobie to postawić. Łączny kursik to by było 2,12, także już całkiem niezły zarobek, a do tego można sprawdzić inne fajne kursy na Superbecie, bo dużo innych ciekawych meczów również się tam znajduje. Tyle ode mnie moi drodzy, jeżeli chodzi o nasz kącik typerski, a my lecimy do kolejnej paczki. Paczka numer 3 moi drodzy, dwie poprzednie były naprawdę całkiem niezłe, cały czas trafiamy te totsy, no i pewnie z tego ciężko będzie wyjść, natomiast...
jestem ciekawy, czy będę w stanie tutaj trafić na przykład Messiego 99. To jest karta, którą chciałbym najbardziej w tym momencie, także zobaczmy, on nigdy by się tutaj nie pojawił jako ta pierwsza karta. Tym razem pojawia nam się Jan Oblak, to jest już pewne po zobaczeniu flagi Słowenii. No Handanowicz raczej nie mógłby nam się tutaj pojawić. 96 Oblak, to jest dobry prognostyk jak na karty, które mogą być w środku. Oczywiście przez to wiadomo, że nie będzie Mbappe, nie będzie Cristiano Ronaldo, ale kto może być obok Oblaka i czy to będzie ktoś dobry? No jest tak, kurczę, jest nieźle chyba. Znowu mamy 2,96 w ogóle, bo jeszcze jest Paredes z 2,94. Dodatkowo no niestety już te niższe overale jak Adama Traore i Bernardo Silva się tutaj również pojawili. Ale to jest kolejna naprawdę bardzo dobra paczka. To jest kolejna paczka, której wy wartość widzicie. Ja jeszcze tej wartości nie znam, ale myślę, że spokojnie nam zwraca to SBC. Ja jestem coraz bardziej przekonany, że ja na tych po prostu mogę zarabiać. Na tych wyzwaniach mogę po prostu zarabiać. Kurde, przejęzyczenie. Jeja, wy to widzicie naprawdę szybko, ale przed nami paczka numer 4. Ja zanim zrobię te paczki i tak dalej, pokupuję zawodników. Znaczy na razie nie muszę kupować tych zawodników, bo mam w klubie, ale wiecie, odpowiednio ich ułożę, bo to są wysokie overale pomieszane z mniejszymi, to trochę czasu mi to naprawdę zajmuje, ale wy to macie w takiej skondensowanej wersji. Zobaczmy, czy tutaj również się to opłaci, czy będzie dobra karta Dries Mertens. Okej, 95 to jest ciekawy zawodnik. Ja pamiętam, że jak wychodziły Totsy z Serie A, to bardzo chciałem go przetestować i nawet nie pamiętam, czy ostatecznie to zrobiłem, bo chyba Driesem Mertensem chwilę pograłem, ale nie był to zawodnik, który pojawił się na dłużej w moim zespole. Zobaczmy, co obok niego. I to jest taka paczka, chyba jedna z gorszych, które, chociaż jest jeszcze Laporte 95, także nie ma tragedii. Znowu ten Atal 87 nam się pojawia, 2,90, ej nie, dobra, nie jest tak źle, bo 2,95, 2,94, brakuje jakiegoś takiego ultra wysokiego overalla, natomiast te paczki są po prostu przyjemne, dobrze się to otwiera, lecimy do kolejnej, no nie mamy co marnować czasu. Ladies and gentlemen, madame and signores, paczka numer 5 przed nami, otwieramy ją bez zbędnego przedłużania. Siedzę i robię te paczki, nie jest to jakaś wielka przyjemność, ale to otwieranie jest już przyjemne, także zobaczmy, co uda nam się tutaj trafić. Mohamed Salah, moi drodzy, no i to jest wreszcie potężne nazwisko, to jest pierwsza paczka z potężnym nazwiskiem. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że przepiękny Egipcjanin może nie jest teraz jakoś mega dużo warty, ale jest to wreszcie potężne nazwisko, bo takiego dużego nazwiska w tych paczkach nam brakowało. I pytanie, czy będzie jeszcze coś obok gracza Liverpoolu? Leon Goretzka, to jest chyba najlepsza paczka, jaką dzisiaj trafiłem pod względem grywalności. No mamy też dużo słabszych overali, ale Leon Goretzka to jest karta, która mi zdecydowanie była potrzebna. No i mimo tego, że Goretzka już teraz nie kosztuje tyle, co kosztował na samym początku, to mi jest potrzebny do mojego składu Bayernu. Dodatkowo ten Momo Salah jako takie duże nazwisko. No wiadomo, że też pojawiły się słabsze overale, jak Kroos, jak Szczęsny, czy znowu jak Adama Traore 89. Ale ja z tej paczki jestem mega zadowolony i nie wiem, jaka jest jej wartość, bo mówię, to dodaję dopiero w postprodukcji, ale generalnie rzecz biorąc, dla mnie osobiście, prywatnie, to jest najlepsza dzisiaj paczka. A jesteśmy dopiero w połowie. No elo, jak tam zdrówko? Szósta paczka przed nami, moi drodzy. I zobaczmy, dalej nie musiałem wydać żadnych pieniędzy na te paczki. Co więcej, nawet przed chwilą trafiłem Matiasa De Ligta 96. Zobaczymy, czy teraz uda nam się coś trafić. Oczywiście trafiłem go po prostu z tych paczek, które dostaję za zrobienie tego wyzwania. To będzie Di Maria, no już za rok będziemy mogli myśleć, że będzie to Messi. Więc kontynuując moją wypowiedź, moi drodzy, dostałem jeszcze De Ligta w ogóle z wymiennego, także myślę, że na tych paczkach nawet zarobiłem pieniądze na ten moment, bo on oczywiście mi się gdzieś pewnie sprzeda za parę dziesiąt tysięcy. Zobaczmy, czy obok Di Marii jeszcze coś ciekawego się nam pojawi. Ej, znowu jest Goretzka 95. Wow, to jest paczka, gdzie wszystkie overale są 91 lub wyżej. Mamy 2,95, jedną 94, 2,93, 2,90, nie, 2,94, no bo przecież jest tam jeszcze Dumfries, tu Marquinhos 93. Wow, moi drodzy, jakie to są piękne paczki, jakie to są piękne karty. Nie spodziewałem się, że ten odcinek przyniesie mi tyle pozytywnych emocji. Kolejna paczka przed nami, moi drodzy, siedzę i robię te paki.
Udaje się na razie nie kupować nic z rynku, ale coraz mniej piłkarzy zostaje w moim zespole, także myślę, że zaraz już jakieś zakupy będziemy musieli zrobić, ale i tak na razie otworzyliśmy bardzo dużo, a tutaj będzie piłkarz numer 70 w tej paczce i zobaczmy, czy będzie to ktoś potężny. Portugalia, znowu lewe skrzydło, czyli znowu będzie to na Ni 93, to już będzie 70 piłkarzy, moi drodzy, powyżej 87 overalla, także jest naprawdę potężnie, tylko czy w środku tych 70 piłkarzy, no będzie Messi 99, na niego najbardziej liczę, bo on mi pasuje do składu, albo Ronaldo 99, nie wiem czy go da się w ogóle trafić, albo chociaż Lewandowski, Team of the Season, jest Hazard 98, okej, czyli mamy wysoki overall, jest Wijnaldum 95, no są też te niższe overale, bo jest Loris, Aubameyang i Morales, ale... Wow, ej, 98 Eden Hazard, to jest naprawdę fajny traf, dodatkowo jest Valverde, jeszcze no mówię, te niższe overale trochę sprawiają, że ta paczka może nie jest aż tak dobra, ale to są znowu potężne nazwiska, to jest znowu masa dobrych zawodników do mojej drużyny. 70 piłkarzy już za nami, tak naprawdę 2/3 otworzone, ale teraz, moi drodzy, przechodzimy do kolejnej paczki, do paczki numer 8 i tutaj, no, mam jakieś takie przeczucie, że z racji, że wydałem pieniądze już na tą paczkę, to musi to oddać i zobaczmy, czy faktycznie tak będzie, czy odda nam EA tutaj kogoś dobrego, Heung-min Son 94, come on, to jest naprawdę nieźle, w sensie ja rozumiem, że to nie są może takie karty, które robią robotę na tym etapie, bo mamy wiele ciekawych kart footies i tak dalej, ale Heung-min Son to jest kolejne potężne nazwisko dzisiaj trafione, także zobaczmy, czy obok niego również będzie jeszcze bardzo dobrze, ale już jestem zadowolony z tej paczki, a w niej jeszcze Lukaku 98. W ogóle najniższy, no nie, 90 Tavernier jeszcze jest, ale zobaczmy ten Lukaku, no coś tam, no może nie jakoś mega duże, ale 98 Lukaku, jest Heung-min Son, za którego, no też, no mam nadzieję, że koło stówki by się wyciągnęło, no ten Tavernier 90, ale oprócz tego to same overale, 92, 93, a przypominam, moi drodzy, raz jeszcze, to nie jest paczka 90 razy 10, tylko 87 razy 10, więc to jest kolejna winowa paczka. Jest świetnie, ja już powoli tracę głos od tego krzyczenia, ale wow, i jej mi oddaje. Przedostatnia paczka, moi drodzy, i no powiem tak, na razie jest naprawdę bardzo dobrze. Wy znacie bilans, wiecie jak to wszystko wyglądało, ja nie do końca, natomiast trafiliśmy dobre karty, ale potrzebuję jeszcze jakiegoś takiego bangera i to jest karta Team of the Year, także tu może być Alfonso Davies na przykład, 93 overalla, ej. To jest idealny traf dla mnie, kurczę, jestem zadowolony i daje dzisiaj mi karty typowo pod moje składy. Do składu Bayernu obecnie miałem Davisa 91 w wersji czerwonej, bardzo chętnie przygarnę niewymiennego Davisa 93 w wersji Team of the Year i ten skład Bayernu robi się jeszcze lepszy, no a w tej paczce trochę gorzej, to znaczy no mamy tam na samym końcu Laporte 95, mamy paru piłkarzy 93 jak Kessie, jak ten Bow, 92, dwójki, no ale jest też niestety ten Harry Kane, jest Atal, ale ten Davis to jest super traf, słuchajcie. Może nie jest to najlepsza paczka dzisiaj, ale jest to paczka skrojona pode mnie, pod fana Bayernu, także ja jak najbardziej się cieszę. I czas na ostatnią paczuchę, moi drodzy, mam nadzieję, że taki potężny, no naprawdę potężny dzisiejszy odcinek wam się podobał i mam też nadzieję, że zakończymy go w stylu, także ja już w tym momencie odkładam pada, podnoszę ręce w geście triumfu i mam nadzieję, że tutaj będzie coś potężnego, jest Francja, ale lewy obrońca, czyli to będzie Theo Hernandez 92, po raz kolejny go zresztą trafiamy, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy gracz Milanu do nas dzisiaj przychodzi. Ale tutaj może być jeszcze dobrego coś w środku, także zobaczmy, pomijmy sobie tego Hernandeza i czy tu będzie jeszcze jakiś festiwal of football. Jest Acuña 98, także wow, to jest kolejny w sumie bardzo dobry traf, no ja już go mam, także gdybym go nie miał, to cieszyłbym się jeszcze znacznie bardziej, no niestety aż trzy karty poniżej 80, w sumie poniżej 90, tak by trzeba to określić, czyli Atal, Dybala oraz Sergio Busquets, natomiast mamy tego Acuñę. Nie była to zła paczka, moi drodzy, nie jest to zła paczka przez tego Acuñę, gdyby go tu nie było, gdyby go tu brakowało, to pewnie byłaby słabizna, ale 5 na 5, no jedna z najlepszych kart w historii tej gry, karta, która jest troszeczkę warta, także na pewno nie mogę na to marudzić.
Moi drodzy, dzisiaj zarobiliśmy albo straciliśmy tyle monet. Nie wiem, bo dodaję to dopiero w montażu. Także mam nadzieję, że tutaj jest plusik i mam nadzieję, że ta kwota jest zielona i mam nadzieję, że ta kwota jest całkiem fajna. 10 paczek, czyli 100 piłkarz 87 plus zostało otworzone, ale to nie koniec, moi drodzy. Jeszcze przez ten weekend myślę, że coś takiego sobie powtórzę. Jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie dużo łapek w górę, to otworzę, kto wie, może następnym razem 100, a może 200, a może 250 kart 87 plus. Przecież to jest po prostu jakaś potęga. Wam, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Życzę oczywiście wam szczęścia w paczkach, a my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, moi drodzy, na razie i piona!